Dzień dobry, nerdy. Miałem taki pomysł na gimmick, że będę nagrywał wszystkie recenzje w lesie, jak nazwa wskazuje, ale nie wziąłem poprawki na to, ile jest komarów w tej chwili. Uznałem, że nie warto umierać dla sztuki, więc będzie dziadł z bezpiecznej odległości od lasu. W ramach cyklu Niemcy w kosmosie. Zestaw wiem, że już pewnie wszystkim znany, ale wrzucam go ze względu na kompletność serii. Oraz ponieważ robię akurat z niego coś do mojego nie tak zupełnie tajnego projektu. To był jeden z pierwszych ludków wydanych w plastiku, które miało ewidentnie proksować 4G. Firma Wargames Factory już nie istnieje, ale cały czas jeszcze straszą po sklepach. Tak wyglądają ramki. Na każdej ramce są trzy ludki. Bronie nie są za specjalne, jak w większości tych zestawów niestety. Najfajniejsze są te trzy strzelbocosie tutaj. I one tak naprawdę jako jedyne w miarę pasują do tego. Do tego są coś karabiny, miotacz ognia, pistolet, kolejny karabin i granatnik, który jest bardzo, bardzo dziwnie trzymany. Do tego mamy bicy takie jak kabura czy totalnie sesmański sztylet. Mamy trzy typy główek, ale znowu tak samo jak z broni pasują w zasadzie tylko te, które są takie typowo dżinrochowe. Do tego mamy jakieś maski gazowe. Ciężko mi w zasadzie określić, co to nawet miało być w zamyśle. I kiedy mówię, że tylko ta jedna kombinacja broni i głowy pasuje, to naprawdę tylko ta jedna kombinacja głowy i broni pasuje. Ludki są minimalnie większe od typowych, ale mimo to idealnie wpasowują się we wszystkie bitewniaki, myślę. Mimo moich wcześniejszych narzekań na części, da się z nich zrobić coś, co wygląda całkiem nieźle i znajdą zastosowanie w takich ogólnych sci-fi'owych grach. W następnym odcinku Niemców w kosmosie obiecuję, że będzie już współczesny nowy zestaw.